Wczoraj w godzinach wieczornych funkcjonariusze Przemyskiej Grupy Mobilnej wraz z Wydziałem Realizacji Urzędu Kontroli Skarbowej w Przemyślu przeprowadzili kontrolę noclegowni znajdujących się opodal dworca PKP w Przemyślu. W wyniku przeprowadzonej kontroli ujawniono łącznie 9057 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, 370 litrów spirytusu w plastikowych pojemnikach o różnej pojemności oraz 41 litrów wódki. Nie była to pierwsza wizyta funkcjonariuszy Przemyskiej Grupy Mobilnej i Wydziału Realizacji Urzędu Kontroli Skarbowej w Przemyślu w tych noclegowniach. W trakcie poprzednich kontroli również znaleziono znaczne ilości papierosów i alkoholu. Trzeba tutaj powiedzieć, że jakość alkoholu, który został ujawniony w trakcie tych kontroli, pozostawał wiele do życzenia. W trakcie badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez laboratorium w Izbie Celnej w Przemyślu stwierdzono, że w skład ujawnionego alkoholu wchodziły inne substancje, których spożycie mogło zagrozić zdrowiu, a nawet i życiu przez te osoby, które ten alkohol by wypiły.